Nagrywamy 4K. Nagrałem filmiki komórkami, aparatami, kamerami 4K, 4K. Czy 4K w ogóle ma sens? Czy 4K to jest taki chwyt marketingowy? Czy w ogóle warto nagrywać filmy 4K? Albo jeżeli nie masz aparatu, który nagrywa 4K, czy nie powinnaś natychmiast się przesiąść na 4K? O tym dzisiaj powiemy. Właściwie powiem. Ja, czyli Bernard Fruga, jestem hobbystą, wideoblogerem, można by tak powiedzieć, bo zawodowo jestem facetem od zarządzania, trenerem zarządzania, natomiast lubię nagrywać filmy, lubię dla Was publikować materiały na YouTubie. Więcej o tym, co robię, znajdziesz na fruga.net, na mojej stronie. A teraz do rzeczy, czyli 4K. Tak, ten film, który oglądasz, został nagrany w 4K. Tak, ale nie szukaj na YouTubie, nie sprawdzaj, czy możesz to odtworzyć w 4K. Nie możesz. Możesz to otworzyć jako Full HD, czyli 1080p. To po co nagrywam 4K, skoro nie publikuję 4K? Praktycznie każdy film, który nagrywam do YouTube'a, nagrywam 4K. Co mi to daje? 4K, czyli spójrz tutaj na tym obrazku, widać, że to, co nagrałem, jest wyraźnie większe od tego, co bym nagrał, tym nagrał Full HD. Ale po co mi większe, skoro publikuję mniejsze? No właśnie po to, żeby zrobić przybliżenie. No bo jeżeli sobie nagrałem 4K materiał, który jest tak wysokiej rozdzielczości, że nawet jeżeli zrobię 200% przybliżenia, to jest on wciąż idealnie ostry. No i po to głównie robię 4K. Staram się, żeby te moje gadające głowy ruszały się, przybliżały się, oddalały. To jest możliwe, dlatego że nagrany materiał jest dużo większej rozdzielczości, wyższej rozdzielczości niż to, co potem publikuję. I to jest jeden powód, moim zdaniem najważniejszy dla mnie. Czyli ktoś by zapytał, dlaczego nagrywasz 4K? Właśnie dlatego. Czy są inne powody? Dla mnie nie, ale ktoś mi powiedział, że on na przykład nagrywając poza studiem, gdzieś w terenie, z ręki, to stabilizację ma lepszą, gorszą, ale zwykle jednak ten obraz nieco jest drżący, więc on nagrywa 4K, a potem w aplikacji do montażu filmów dokonuje tej stabilizacji. I teraz, jeżeli on nagrał dużo większej rozdzielczości, a ten fragment, który ma być pokazywany, jest po środku, no to ten software, który ma stabilizować, ma duży zapas do tego, żeby dokonać stabilizacji. Czy jest jeszcze inny powód? No, ktoś mi mówił, że będę w przyszłości wdzięczny samemu sobie, że nagrałem filmy 4K. Bo to tak jak teraz spoglądasz na jakieś nagrania sprzed 20 lat, które były niskiej rozdzielczości, a kolega miał wtedy kamerę większej rozdzielczości i ma te filmy lepszej jakości z dzieciństwa swoich pociech. Ja mówię, o patrz, jakie ja mam dobre filmy i sobie myślę, a mogłem też mieć lepsze filmy. No być może ktoś tak myśli. Znaczy, no, dla mnie te filmy, które nagrałem moim małym dzieciom na tej kamerze Digital 8, to były wystarczająco dobre. Ale powiedzmy, jeżeli nagrasz dzisiaj historie rodzinne 4K, to w przyszłości dzieci będą ci wdzięczne, prawdopodobnie. Albo nie będą wdzięczne, ale będziesz miał tak nagrane filmy. Dobra, i to inny powód. Czy coś jeszcze? Nie sądzę. Czyli reasumując, czy potrzebujesz koniecznie kamery, która nagrywa 4K? Jeżeli publikujesz na YouTubie, nie potrzebujesz. Przecież to przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, to jest taki dodatek, to nie musi być. Czyli jeżeli masz porządną kamerę czy porządny aparat, który nagrywa Full HD, to zostaw, niech to działa. Natomiast jeżeli w tej chwili kupujesz jakiś nowy aparat do nagrywania na YouTuba, to tak, kup tego, który może nagrywać 4K, bo dzięki temu będziesz miał ten zapas właśnie do powiększania, do wycinania, do robienia jakichś różnych ciekawych rzeczy, które ułatwią widzom oglądanie filmów. I to tyle. Odpowiadając na pytanie, czy warto 4K? Warto. Czy warto robić transmisję 4K? Nie sądzę, żeby to czyniło różnicę na ekranie, czy ktoś ogląda człowieka przed sobą w bardzo wysokiej rozdzielczości, czy wysokiej rozdzielczości. Czy warto takie filmy, które ja wrzucam, umieszczać na YouTubie jako 4K? Też wątpię.
Jeżeli pojadę w jakieś piękne, malownicze miejsce, wtedy pewno nagram 4K i wam wrzucę na YouTube'a 4K. Ale tego typu materiały, którymi się dzielę, myślę, że Full HD w zupełności wystarcza. Czyli reasumując, 4K przydaje się głównie do tego, żeby łatwiej nam było montować filmy na YouTube'a. I to tyle. Pogodnie pozdrawiam. Cześć, cześć.